Ja miałam to szczęście dorastać w czasach, kiedy nie było smartfonów, nie było tabletów, nie było wielu innych rzeczy, które dzisiaj mają dzieci. Ale byli przyjaciele, były książki, były patyki na y, podwórku. I to był taki świat y, wyobraźni. Świat, który można było kreować dzięki właśnie rzeczom, które się poznawało, na przykład za pomocą książek. U mnie w domu czytało się bardzo dużo, do tej pory czyta się szalenie dużo. Nie wyobrażałam sobie na przykład zaśnięcia jako dziecko bez tego, żeby moja mama przeczytała mi książkę. Później ja czytałam je sobie sama. Mam też młodszego od dwa lata brata, któremu także czytałam książki. Dzisiaj ten świat się trochę zmienia, i boję się niestety, że my rodzice coraz częściej zapominamy, o tym, że czytanie dzieciom to nie tylko ten czas, który możemy z nimi spędzić, ale też właśnie otwieranie im, ich tych małych główek na różne bardzo ciekawe, istotne rzeczy. Bo najpiękniejszy świat, jaki istnieje, to właśnie ten świat bajkowy, bo tylko w nim tak naprawdę możemy być tym, kim chcemy i wszystko jest możliwe i nawet jak się dzieje po drodze coś niedobrego czy złego, to zawsze wiemy, że ta bajka ma po prostu dobry koniec, bo zawsze jest to żyli długo i szczęśliwie. Ja swoim dzieciom czytam codziennie. Robię to na zmianę z moim mężem, albo też z moim bratem, który, który czasem przyjeżdża i jest tym wujkiem, który czyta te wszystkie książki, których mama nie chce czytać, czyli na przykład jakieś Spider, Spidermeny, Wolverine'y i inne. Jest taka książka, którą ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. To są Dzieci z Bullerbyn i to jest książka, która absolutnie zaczarowuje dzieciaki, bo właśnie jest o nich, o dzieciakach, o szaleństwie, o życiu, o różnych przygodach, które mogą je spotkać. Kolejną taką książką mam ją właściwie do, do dzisiaj. To jest książka, pamiętam, dostałam ją na Komunie. To jest książka Król Maciuś I. I to jest też taki totalnie fajny świat, szczególnie dlatego, że ja mam trzech synów, więc im się łatwiej odnaleźć w takich książkach, trochę bardziej chłopięcym. Ale fajne jest też to, żeby pokazać dziecku, że tak naprawdę ono samo może też do tego świata wejść, a to właśnie za pomocą po prostu otworzenia książki. Ja choćby nie wiem, jak bardzo późno było, i choćby nie wiem, jak bardzo była zmęczona, to kiedy ja skończę czytać synom, to na przykład starszemu Fryderykowi, który ma dzisiaj 7,5 roku, pozwalam samemu czytać książkę. Oczywiście to się kończy bardzo szybko, bo zazwyczaj jak przychodzę, to już leży z tą książką i śpi, ale pozwalam mu na to. Pozwalam mu na odkrywanie tego wspaniałego. Świata, jakim jest czytanie książek? Akcja czytam sobie.